serdecznie, z tej strony Pawełek, a dzisiaj kolejny odcinek z serwisu komputerowego, naszego serwisu komputerowego, z serwisu, w którym naprawiamy komputery od różnych ludzi. Wiem, masło maślane, ale ma to jakiś głębszy sens. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, tydzień temu, zakopaliśmy się w tych komputerach i mieliśmy roboty potąd, ale teraz wydaje mi się, że już pomału z tego wybrnęliśmy. I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie już pomału wychodzić na prostą, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Słabo wyglądało to, nie? No ale nic, ruszamy. W takim razie mamy tutaj jeden komputer, tu mamy drugi komputer, tu nie mamy żadnego. Więc może dla przypomnienia sobie i wam, sprawdzę, co w tych komputerach trzeba zrobić, czy mamy te części ewentualnie, czy na nie czekamy, czy są jakieś nowe i zakończymy dzień, jeżeli nie. Więc lecimy po kolei. Tutaj, co trzeba zrobić? Zwiększyć RAM do 16 GB. Tutaj RAMu jest aktualnie 8. I tu jest Fortis G-Skill 2133 MHz. Zobaczmy, czy mamy w ogóle takiego G-Skilla. Nie mamy. Prawdopodobnie na niego czekamy. I uwaga. Dostawa G-Skill. Zaraz zobaczymy. Intel Core, MSI, tak jest, Fortis G-Skill 2400, ale tu jest 2400 MHz, a tu było ile? Jak pamiętacie, ja często popełniałem ten błąd, tu właśnie 2133 MHz. Dobra, ale poczekajmy jeszcze, ok. Wydaje mi się, że tam jest, to jest zaplanowane i calculated, ale zobaczymy. Tutaj jest T-Force i jest do 8 GB RAM-u i tam widziałem chyba taki RAM. Co za tym idzie, musimy czekać do dnia jutrzejszego. Tutaj nie mamy nowych rzeczy. Wszystko tutaj jest już... Ok, że wszystko jest tutaj już zrobione. Także musimy zakończyć dzień. Od tego zaczniemy dzisiejszy dzień, że zakończamy dzień. Koniec dnia. I teraz lecimy dalej. Przyjdą nam tutaj nowe komputery, nowe paczki właśnie. Więc co? 2400 MHz, 2800, taki zasilacz, tu jest MSI, to jest ten 970. Tutaj mamy jakieś G-Skille, T-Force. Tu jest w ogóle jakiś i7-6700, tu jest kolejna karta graficzna. I tu są te G-Skille. I teraz trzeba by ocenić, co my tutaj mamy do roboty, bo powiem wam szczerze, ja już nie pamiętam, tydzień minął, nie pamiętam. Zasilacz i karta graficzna, to tam były. Tu jest do wymiany RAM, to zaraz się zorientujemy, co to jest. Tutaj trzeba zainstalować grę, znaczy aplikację pójdzie. Tu jest do wymiany RAM, tutaj musi być 3D Mark. Tu jest zwiększyć RAM do 16 i zwiększyć RAM do 16. Wiecie co, powiem wam tak, to ja może tutaj po prostu, najzwyczajniej w świecie, wymontuję ten RAM. I tutaj zamontuję po prostu 16, bo już się zacząłem mówić. 16 GB tego RAMu, 2400 MHz i już. A jeżeli w tamtych komputerach też trzeba, to po prostu zamówię. Dlaczego tak robię? Ponieważ ten komputer jest tutaj dłużej. Tu jest jeszcze jakiś kompatybilny od biedy, można go tam zastosować. Ten komputer leży tutaj dłużej, pewnie klient już by chciał go odzyskać. Więc ja to po prostu tutaj w ten sposób zrobię. Ok, zamykamy przede wszystkim klapę, zamykamy. Tam się komputer już włączył, na spokojnie. Tu jeszcze tył trzeba zamknąć. W ogóle jesteśmy spóźnieni, widzicie, do końca stycznia 2018 roku, 29 dnia. Ale nic na to nie poradzę, bo z tego co pamiętam, to ten komputer po prostu miał problemy. Mieliśmy problemy z dostępnością rzeczy. Ok, tutaj do nowych rzeczy zaraz wrócimy. A ja bym chciał znaleźć tamtego gościa, który mi ten komputer tutaj dał. To nie ten, to nie ten. Tu jest do zaakceptowania coś, nie przyjmujmy na razie. To nie ten. To też nie ten. To też nie ten. To też nie ten, nie. Tu są nowe części, przekroczenie, to był dawno ten komputer. To nie ten. W ogóle tutaj jest coś, zaakceptuj. W transporcie. Patrzcie.
okej, jakby w ogóle nie ogarnąłem, że chyba nas wtedy, słuchajcie, te komputery, znaczy mnie wtedy te komputery po prostu trochę przykopały i ja po prostu... Ej, nie widzę tamtego komputera. Daję słowo. Co się tam dzieje? No spóźnienie, ja wiem, że jest spóźnienie, no i co teraz? Co ja mam zrobić, skoro jest spóźnienie? Mam co tego komputera, nie wiem, zabrać czy co, bo nie rozumiem. Aha, mogę zrezygnować. Po otrzymaniu zlecenia wartość komputera wynosiła $876. Jednak bieżący komputer ma wartość 956. Czy na pewno chcesz zwrócić komputer w aktualnym stanie? Tak, dajmy mu już mu w tym, niech da nam. Przecież dałem ci nowy RAM. Spadaj, gościu. Dobra. Trochę nie z naszej winy po prostu nie zdążyliśmy, ponieważ, no, zresztą pamiętacie, mam nadzieję, że w zeszłym odcinku po prostu był z tym problem, że długo czekałem na części. Okej, okay. Tutaj mamy RAM, 4 GB, 2800 MHz, zobaczmy, czy mamy taki RAM i po prostu mu go oddajmy. Nie wiem, czy pamiętacie, tu był z tym problem, że ja zamówiłem to, a nie to, nie? To albo generalnie w każdym razie źle zamówiłem ramy. Więc teraz trzeba by to zrobić już dobrze. Raz, dwa. Wkładamy ten RAM. Włączamy gada. I jedziemy dalej. Ok, zamykamy tego. Mam nadzieję, że... A to też jest spóźnienie. Patrzcie, też mamy spóźnienie. Czyli też będzie trzeba go za darmo oddać. Też dostaniemy jedną gwiazdkę, prawda? Trochę bez sensu, wiecie, bo... To trochę nie moja wina, że... Tutaj tego nie przyjmujmy na razie. Trochę nie moja wina, że te części tak późno przyszły. Gdzie to było? Spóźnienie. No i co? Ja mogę albo przejść do komputera, albo zrezygnować. No dobra, zrezygnujmy. Tu jest niewielka strata. No straciliśmy trochę, ale już trudno. To już trudno. W takim razie co? Lecimy po kolei od lewej. Karta graficzna i zasilacz. Do wymiany, aha, no i trzeba go wyczyścić od razu. Ok, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się zrobić te wszystkie komputery, które... O, jacie, tam są. No więc tak, najpierw trzeba go wyczyścić porządnie. Myją. Jedziemy. Więc jeżeli go wyczyszczę porządnie, to wtedy będzie można na spokojnie wyjąć tą kartę graficzną, zobaczyć, co tu jest za karta graficzna, włożyć lepszą kartę graficzną, wymienić zasilacz, który jest chyba trefny, po prostu rozwalony. I... Okej. Okay. Mam taką samą budowę, tylko z innej firmy. No, daję słowo. Tutaj stoi obok mnie. No może nie taką samą, bardzo podobną. Tylko, że z innej firmy. Salient UMPC. O, to jest z Cooler Mastera. Okej. Okay. Więc tak, usuwamy tą kartę graficzną. Co tu jest? 974G. W sensie 4 GB, nie 4G. Bo patrząc tak, to powinniśmy mu zamontować teraz 5G, nie? Kartę graficzną, więc my mu zamontujemy 8G. Bo tu gdzieś była... 6G, przepraszam. Tak, 6G. 8GB chyba my jeszcze nie mamy dostępu. Ok, to mamy kartę graficzną. I jeszcze trzeba ten zasilacz tu wymienić, tak? To trzeba odpiąć. To trzeba odpiąć, tą ramkę. Aha, wszystkie przewody trzeba podpinać. No tak, zapomniałbym. Okej. I wyciągamy zasilacz, odkręcamy go. Zaraz mam nadzieję, że ta karta graficzna teraz tutaj będzie już jako wymieniona. Zasilacze. Ten wyjęliśmy jako zepsuty, 550 W. Wkładamy dokładnie taki sam, tylko naprawiony. Pyk, myk. Dobra, i teraz jeszcze trzeba kabelki podłączać do zasilacza i nie tylko. Cyk. No ej, ale podłączaj. Podłączaj, powiedziałem. Tak jest. Ok. Swoją drogą, a propos naprawy komputerów. Ostatnio, niestety teraz muszę się trochę śpieszyć z wszelkimi nagrywkami, ponieważ mam opóźnienia. Ponieważ wysiadła mi karta graficzna w moim komputerze, tym, który tutaj stoi obok mnie. I... Jak już tak się bawię w te wszystkie mechaniki komputerowe, to musiałem naprawić swój komputer. A dokładniej kupić kartę graficzną. I faktycznie tą kartę graficzną zamontować nową. Ok, zamykamy.
Więc idąc tym tokiem, naprawiłem ostatnio komputer, tak, swój. Także ten tydzień, który mieliśmy przerwy, a właściwie więcej, bo ten komputer był zepsuty dużo wcześniej, a ja nagrywałem na laptopie. Zresztą, jak pamiętacie, od niedawna jestem u siebie w domu. To ten komputer był zepsuty, ale no, trzeba było właśnie wymienić kartę graficzną, na którą trzeba było czekać. Ok, tutaj jest do wymiany RAM. Tylko pytanie, do wymiany czy jest uszkodzony? Chyba do wymiany, tak? Może po prostu włączmy ten komputer i zobaczymy, czy on jest faktycznie do wymiany. Co on tutaj nam pokaże? Brak pamięci RAM, tak jest. Zdecydowanie trzeba ją wymienić. Tu jest tak, T-Force 8 GB 2400 MHz. No to jedziemy. To trzeba najlepiej taką samą, żeby już tutaj nie kombinować. Otwórzmy to. I mam nadzieję, że mamy taką samą. 2400 MHz. Jest dokładnie taka sama karta, tak. Ok, włączamy. Włączamy, zamykamy. Pamiętacie, jak mówiłem, że za każdym razem, jak otwieram komputer, trzeba przeczyścić i dać pastę? Odwołuję. Nie chcę mi się tego robić. To jest za dużo roboty i nie. Ok. Pan Grzegorz chciałby 16 GB RAM-u. No to co, lecimy z tym 16 GB RAM-u. Otwieramy go. I co my tu mamy? Tu jest jakiś RAM 8 GB, a data 2133 MHz. Niekompatybilne i to będzie to. Tu otwieramy, instalujemy RAM, włączamy GADA, zamykamy pokrywę i komputer gotowy do startu. Ok, lecimy dalej. Pan David Lees chciałby 16 GB RAM-u i kartę graficzną. Ok, to teraz na tym stanowisko, żeby nie było tak monotematycznie. 16 GB RAM-u i nową kartę graficzną, tak? Ok, co on tutaj ma? Adata Premier Series 4 GB i on by chciał 16. Więc pewnie mu zamówiłem coś w stylu 2x8 i prawdopodobnie to były te 2x8, które założyłem tam, które oddaliśmy teraz już za darmo. Więc trzeba by chyba zamówić, bo tak, tu mam ósemkę, to jest używane, to nie, więc można by jeszcze jedną taką ósemkę zamówić, 2666 MHz i będziemy mieć, czyli od razu trzeba iść tutaj do komputera, sklep, pamięci RAM i od razu znajdziemy tą, 8 GB, 2400 MHz, tak? Pamięci RAM. 2666 MHz. A widzicie, znowu bym byka popełnił. To nie tak, to jednak ta karta. Jedną mamy na wyposażeniu, a jedną nie. Dobra. Ok, i teraz tak, co tu jest za karta graficzna? Radeon R9 290 GR 8. Trzeba by ją wyjąć i się dowiedzieć, co jest lepsze. Chyba wszystko jest lepsze od tego. Która to teraz była, to jest 4 GB jakaś, więc jakbyśmy na przykład zamontowali tą 6 GB, to byłaby lepsza, nie? Tak, tylko patrzę, myślę na przykład, czy w ogóle tak, ta jest zepsuta, więc ją sprzedajmy, nie potrzebujemy jej. Patrzę, dobra, 6 GB, montujemy, tu trzeba usunąć, ok, cyk, myk. I tą 6 GB, boję się, że ona była do jakiegoś innego przeznaczona, ale to się najwyżej zamówi, trudno. I tu by co było, jest, słuchajcie, kabelki. Te też mogłyby się same podłączać. Naprawdę, no. Ok, to mamy, ja już tutaj wyjmę oczywiście, nie to, no i coś wypłem. Ja jeszcze wyjmę oczywiście ten RAM, żeby o nim pamiętać. Tylko co ja to wypiąłem? Tu coś wypiąłem. Aha, wentylator wypiłem. No, zdarza się. Ok, no tutaj oczywiście będzie trzeba poczekać na RAM, więc to do tego wrócimy, mam nadzieję, jutro. Pan Miłosz chciałby więcej RAM-u i wyczyścić ten komputer. Trzeba, już to od razu widzę. Ok, więc zajmiemy panel boczny, wyczyścimy ten komputerek i zobaczymy, co on tam ma za RAM. Dobra, najpierw myju. Myju.
Dobra. Jeszcze tu. Patrzcie, jak ładnie. Jakby naprawdę mycie komputera było takie proste. Ja wam powiem, że przy okazji wymiany karty graficznej musiałem rozgrzebać mojego kompa, więc przy okazji wymieniłem sobie, czy wymieniłem, właśnie wyczyściłem sobie go trochę od środka. Dobra, i tutaj jest 2666 MHz i to jest właśnie ten RAM, który tam nam brakuje. Więc trzeba by zamówić takie dwa. Więc okej. Okay. Te dwa przyjdą do tamtego komputera, a tutaj zamontuję oczywiście ten, który był no prawdopodobnie nawet zamówiony dla niego. Pamięć RAM. I to jest ten. Cyk. A ja jeszcze tak. Zobaczmy. Używany, używany, niekompatybilny, używany, 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 zepsuty. Zepsutego trzeba sprzedać, nam jest kompletnie niepotrzebny. Reszta jest używana, ale działa. Mhm. To co? Możemy włączyć zasilanie i zamkniemy obudowę. Sądzę, że pan Miłosz będzie bardzo szczęśliwy, że daliśmy mu RAM i zdążyliśmy w 8 dni roboczych. Albo właściwie 8 dni. Ok, i mamy ostatni. I tutaj musimy zadać... tutaj możemy... musimy dać... uruchomić tę aplikację, pójdzie. I on by chciał tutaj jakąś tam gierkę, więc ja instaluję w takim razie dysk flash USB. Mhm. Trzeba zainstalować pójdzie. Więc instalujemy pójdzie i patrzymy, czy co pójdzie. Jeszcze raz, jaką on tam chciał gierkę? Boyfriend, no dobra, ok, uruchomić ponownie, tak. Za ten czas, jak ten komputer uruchamia się ponownie, ja myślę, że przyjmiemy nowe zamówienia. I teraz tak, tu by pan chciał RAM zwiększyć do 16 GB. I co on tu ma za RAM? T-Force 8 GB 2400 MHz. No to lecimy. T-Force 2400 MHz. On by chciał 16, więc to będzie to. Do koszyka. Tak? Jeszcze sprawdźmy, żeby potem nie było. 2400. Ok. Złożycie mi nowy komputer. Wydaj nie mniej niż 750. O! Zwiększyć pamięć RAM do 16 GB. Zwiększyć przestrzeń. Potrzebuję nowego komputera do lokalnego klubu sympatyków pociągów. Nie musi być przekombinowany. Ma być tylko sensowną ilość pamięci RAM i miejsce na dysku twardym. Na cotygodniowe pokazy slajdów, które dość długo trwają. Wielkie dzięki. Słuchajcie, ja myślę, że możemy się tego podjąć bardzo chętnie. To zlecenie polega na zbudowaniu komputera od podstaw. Musisz sobie... No dobra. Zlecenie złożenia komputera są oznaczone żółtą etykietą widoczną na białej tablicy w biurze. Weź żółtą etykietę i przypnij ją do stołu roboczego, a następnie złóż na nim komputer, by wykonać polecenie. Okej, okay, no na razie jeszcze nie mamy części. Więc to zostawimy jeszcze chwilę. Tego mi się nie chce czytać. Zwiększyć przestrzeń dyskową do 500 GB. Tutaj jest 120, więc po prostu trzeba kupić jakiś dysk 500 GB i podmienić. Więc co? Bierzemy pamięć masową, 500 GB do koszyka. Pierwsza lepsza z brzegu. I akceptujemy oczywiście. Ok, następne. Tutaj też mi się tego nie chce czytać. A co to jest? To jest tylko... Aha, no dobra. To mamy tylko dwa zlecenia. Więc słuchajcie, trzeba złożyć komputer za 750 dolców najmniej. Więc idziemy do sklepu. Zacznijmy od początku, czyli od jakiejś płyty głównej, ok? Ja bym postawił ten komputer, ponieważ to będzie jakiś, nie jakiś wymagający komputer. Tam jest tylko wymóg 16 GB RAMu i dysk 500 GB. Więc ja bym go postawił na, mimo wszystko, AMD. Więc skoro na AMD, to zróbmy na przykład za 150 dolarów AM4. I teraz tak. Więc skoro mamy AM4 gniazdo, to teraz przejdźmy do procesora. Nie do chłodzenia, tylko do samego procesora. I tutaj de facto nie jest potrzebny jakiś nie wiadomo jaki komputer w przypadku puszczania pokazów slajdów, więc myślę, że można by pójść w najtańszą opcję, czyli za 150 Ryzena 3, 3700 MHz, 4 rdzenie, spokojnie to wystarczy. Nawet jest moim zdaniem za mocne, aczkolwiek ja też aż tak się nie znam. Nie chcę tego kupować, ponieważ myślę, że mimo wszystko wyśrodkujmy. Zobaczymy jak to wygląda sytuacja. Ok. Jedziemy dalej. Skoro mamy procesor, trzeba by jakieś chłodzenie do niego zamontować. I tutaj też bym się jakoś specjalnie nie spinał. Myślę, że coś takiego spokojnie wystarczy. Albo nawet możemy nawet dać coś takiego. Wiecie, to się wcale nie grzeje. Bo jak ma się grzać, jak to jest, wiecie, tylko i wyłącznie do puszczenia slajdów. I teraz tak samo tutaj.
dwa razy taki RAM, myślę, że spokojnie wystarczy do puszczenia slajdów, karty graficzne, nawet karty graficzne użyłbym z czegoś, czego mamy, ale mimo wszystko zamówię, bo jeżeli nie przekroczymy tych 750, to luz. Czy tu jeszcze jakieś wymagania są? Nie. No to myślę, że ten wystarczy. Pamięć masowa. I oni tu chcą 500 giga. I myślę, słuchajcie, czy nie uderzyć tak... Czy ja mam tutaj dyski SSD? Mam. Oni by chcieli 500 giga. I się zastanawiałem, czy nie zrobić tak, że kupię 500 giga i koniec. Ok, zasilacz 500 W, myślę, że spokojnie wystarczy. Zabierzemy jakiś z zapasem, jakby chcieli sobie rozładować. Jakby chcieli sobie ulepszyć ten komputer. Przewody, na razie nie patrzymy na to. Tu są jakieś niebieskie, coś tam czerwone, na to nie patrzymy. No i obudowa. Tak naprawdę ta obudowa tutaj też nie ma większego znaczenia. Więc nie ma na przykład co brać takiej za 300 dolców. Więc na przykład moglibyśmy wziąć takiego mini towera do koszyka. Ok, 1140 będziemy na to wydawać. I w zasadzie zanim na to wydamy, ja bym oddawał tamte komputery, żeby mieć po prostu na to. Chyba i tak nie będziemy mieć aż tyle, ale no dobra. Chociaż nie, będziemy mieć, dobra. Ok, lecimy dalej. Odbierz. 200 dolców. Kurczę, przesuwa się dobrze na górę. Tutaj za chwilę to spadamy. Co tu się stało? Zepsute części. Jakie zepsute części? A co to za zepsute części? To zaraz ogarniemy. Jakie tam zepsute części? Do ulepszenia procesor główny CPU. A, bo tutaj widzicie, nie zauważyłem, że trzeba jeszcze procesor ulepszyć. Okej, taki drobiazg. To najpierw zróbmy to. W takim razie pójdzie. Tylko co tam była za gierka jeszcze? Wyboj... To dobra, no to okej. Pójdzie. I to było to. I on chyba chciał na minimalnych, z tego co kojarzę. Minimalne, tak jest. Czyli na minimalnych musimy po prostu zwiększyć RAM do 4 GB. Bardzo prosta sprawa. Tylko ten RAM oczywiście trzeba zamówić. Nie będę się bawił w to, co on tam ma, bo z 2 GB ja nie uznaję zwiększania. Ja mu zamówię od razu takie 8 GB na przykład. Albo takie 8 GB i już. Czy takie nawet. Żeby było 8, nie? To dla mnie myślę, że dla niego będzie ok. Dobra, co my tu mamy? To jest ten procesor CPU, trzeba ulepszyć i... Czemu ja nie zauważyłem wcześniej, że trzeba tutaj procesor ulepszyć? I co ja tutaj w takim razie muszę włożyć? Co tutaj jest? Intel i5 6500. Czy ja w takim razie coś tu mam na zamianę? Procesory. I siódemka, to będzie ta i7, słuchajcie. Dobra. Okej. Okay. No to skoro to jest ta i7, to będzie tu pykmek, oczywiście pasta termoprzewodząca już teraz jest potrzebna. Części komputerowe nie, przewody, zasilacze, chłodzenie, tak. Chłodzenie, nie wiem czy tu słuchajcie też mu chłodzenia, no nie, nie będę mu już kupował tegoś chłodzenia. Chociaż pewnie by się trochę przydało, ktoś się trochę zna na komputerach, to pewnie mnie zgani, że wkładę i7, ale też nie ma tragedii. Ja długo działałem na wbudowanym chłodzeniu w mojej właśnie i7-6700K. Ok, teraz już będzie dobrze. I co my tu mamy z tymi uszkodzonymi częściami? Zepsute części. Nie bardzo rozumiem w takim razie, co go tu boli. Przecież ja tam wszystko naprawiłem. System się włączył. Aha, ja go po prostu nie włączyłem wtedy, tak? Nie no, zepsute części. Co tu jest zepsute, powiedzcie mi? Bo nie bardzo teraz ogarniam. Tu był do wymiany RAM. Aha, ja nie wyjąłem tego RAMu chyba. On był zepsuty, tak? Ten RAM był zepsuty. Sprawdźmy. Pamięć, tak, zepsuta RAM. Okej, dobra. Już pokapowałem, że po prostu włożyłem nową, a nie wyjąłem starej. I dlatego on po prostu twierdził, że są zepsute części, no bo są, no bo były po prostu zepsute części. Więc już teraz wszystko wiemy. Okej, no to ciśniemy. Włączamy typa, części komputerowe, zamykamy i już będzie dobre. Pięknie, gotowe do uruchomienia. Już można oddać, już można zbić pieniążki. Jest dobrze. Okej.
W takim razie tego odbieramy. Zarobiłem 200 i odbierz, zarobiłem 500. Mamy 1800 na to, żeby wydać znowu na części nowe. Więc idziemy do sklepu. To jest nasz koszyk. Kupujemy. I czekamy, aż te części przyjdą. Mam nadzieję, że przyjdą jutro. Chyba wszystko przyjdzie jutro. Na szczęście dużo komputerów nie przyjdzie, więc lecimy w takim razie. Mamy jeszcze chwilkę czasu dosłownie, więc zrobimy koniec dnia. Myślę, że ulepszymy te dwa komputery, które teraz mam, a tym nowym komputerem, który trzeba zmontować, zajmiemy się już za tydzień w nowym odcinku. A więc tak, lecimy. Tu jest wszystkie części, które zamówiliśmy. I teraz tak, to jest co? To jest w takim razie tylko i wyłącznie te części, które mamy zrobić. To za chwilę. Okej. Okay. Tutaj jest potrzebne zwiększyć pamięć dyskową, ale ja bym najpierw zrobił może ten zaległy. Zaległy był tu. Tu był ten zaległy. Ok, tu jest do RAM do zwiększenia do 16 GB, więc włóżmy mu tu 16 GB. Ok, 2 x 8, 2660 tam, coś tam. Ok, lecimy raz. Lecimy dwa. I myślę, że możemy go włączyć i właściwie od razu oddać, żeby jak najszybciej już go mieć z powrotem z głowy. Okej, umieść w miejscu dostaw, pięknie. Słuchajcie, to jest ten komputer właśnie, który musimy oddać, no tak. Okej, tutaj jest zwiększyć dysk do 500 GB. To będzie szybka, prosta sprawa akurat. Więc to otwieramy. Oj, chodź tu. To otwieramy, tam kabelki wypinamy. Jeszcze jeden kabelek pewnie będzie. Halo? Tak jest, dobra. Ten kabelek trzeba odpiąć i wyciągamy ten dysk, wkładamy pamięć masową 500 giga, obojętnie którą, bo kupiliśmy w końcu dwa takie same. Zamykamy. Tu trzeba oczywiście okablować. Raz, okablować. Dwa. I tu trzeba zasilanie włączyć. Zamykamy tą klapkę. Halo? W sumie się tam. Dobrze. Prawdopodobnie będzie trzeba system zainstalować, nawet nieprawdopodobnie, a na pewno. Więc tu trzeba oczywiście włączyć pendrive'a. Sypkie włączanie pendrive'a. On się tu będzie instalował, a my za ten czas idziemy po kolejny komputer. Tutaj jest usuń kurz, myślę, że byśmy zrobili. Aha, dwa dokładnie takie same. Tylko tu jest karta graficzna, tu procesor. Ok, to zróbmy ten. Tutaj niech się instaluje system. Otwieramy. I powiem wam szczerze, że to chyba będzie ostatni komputer na dzisiaj, bo nasz czas już antenowy dobiega końca. Sprężone powietrze i jazda. Meju. Ale zakurzony ten komp. Patrzcie. No, jest? Chyba jest. Ok, do ulepszenia pamięć RAM 16 GB. Ok, więc tak, tu mamy RAM T-Force Dark Red. To Dark czy Red? 8 GB, 2400 MHz. Więc oczywiście to jest ten zakupiony RAM, który kupiliśmy specjalnie do tego komputerka. Pyk, myk, zasilanie. Aha, tu jest jeszcze do ulepszenia karta graficzna. Co my tu mamy za grafikę? Ok, to też to trzeba zrobić od razu w takim razie. Nie ma co tutaj się teraz szczypać nad tym. Od razu to wykręcę, bo jestem pewny, że będzie trzeba nową, znaczy będzie trzeba to wykręcić. Myśmy wyciągnęli z niego to i to jest 4 GB, myślę, że jak włożymy, nie, co? Ej, ja nie zamówiłem karty graficznej do niego. Widzieliście? Okej, a jakby tak, częstotliwość rdzenia 947 MHz, a na przykład jakby zamontować tą, tu już jest dużo większa częstotliwość rdzenia, więc można by spróbować trochę oszukać tego kogoś i może w ten sposób to pyknie. Zobaczymy. Bardziej, słuchajcie, testowo to robię, żeby sprawdzić, czy w ogóle... Czy on to w ogóle załapie, ale chyba nie. Chyba nie ulepszył tej karty graficznej. Dalej jest do ulepszenia chyba. Ale spróbujmy do części wszystkie komputerowe zamontować, bo może być tak, że on... Chyba nie da się aż tak oszukać. Nie. Dobra. To tutaj będzie trzeba zamówić jakąś kartę graficzną jeszcze. Więc póki co on idzie tutaj. Więc my idziemy z tym. Szybciutko w takim razie to. Tutaj jest do ulepszenia pamięć RAM, do wyczyszczenia. Czyścimy. Ok.
Dobra. I tutaj musimy zwiększyć pamięć RAM do 16, więc zaraz to zrobimy. Ej, nie tak, 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 o. I tu jest G-Skill. Ja chyba tego nie zamawiałem, tak mi się teraz kojarzy. To w ogóle są jakieś komputery, które przyszły, mam wrażenie, jeszcze sprzed innych jakichś zamówień. Przecież ja tylko kilka zrobiłem dzisiaj. Ale tu jest jakieś 8 GB, dobra, które pasuje. Więc to chyba jest wszystko pod kontrolą, ale jeszcze procesor CPU. Co tu jest za procesor? Intel i3. I na pewno nie mam do niego procesora, bo procesor przed chwilą włożyłem gdzieś indziej. Chyba, że włożę na przykład tą i5. Spróbujmy włożyć tą i5 i zobaczymy, czy to się uda. Jest prawda używana, ale jest lepsza, jakby na to nie patrzeć. Do ulepszenia, no zadziałało. Okej, okay. No, słuchajcie, no jest lepsza ta i5, to jakby jest bez dwóch zdań. Chłodzenie procesora właśnie to chciałem. Okej, okay, zamykamy. Kablujemy, powiedziałem. Najpierw trzeba znowu pastę nałożyć. Teraz trzeba chłodzenie na procesor. Zamykamy, tak, kabelki, pyk, pyk, myk. Włączamy gada. I zamykamy oczywiście tutaj. Więc to mamy zrobione. Umieść na miejscu dostaw. Myślę, że możemy już go sprzedać, znaczy oddać. Okej, okay, to na razie idzie tu. Można by, słuchajcie, jeszcze to, ale to już w następnym odcinku. Szybko sprzedamy te komputery. Przejść do komputera, przejść do tablicy, przejść do komputera. Co tutaj jest? Chwila. A, bo tu jest system zainstalowany, więc to można by też od razu mu już skręcić go i przecież oddać, nie? I już mieć trzy komputery dzisiaj z głowy. I na następny odcinek zostawimy sobie te dwa komputery plus budowa tego komputera, który... Pięknie. Plus budowa komputera, który musimy zbudować od zera. Myślę, że to będzie na następny właśnie odcinek na za tydzień. To będzie następny też. To już jest dzisiaj. Ok. To jest, to już było, to już ten. Tak, jeszcze jeden komputer gdzieś tu powinien być. Odbierz, pięknie. Nie zamontowali nowe przewody. To akurat był chyba przypadek. Nowy poziom, wracam do roboty. Widzę, że ci idzie na promowanie, tak po prostu wróci do swojej działalności. Tutaj w Mirobie, czy mogę zdradzić szczegóły, ale powiedzą, że to jest okazja. Tylko, że potrzebuję trochę pieniędzy. Powiedzmy, $5000. W zamian jestem gotów ci dać 10% firmy ekspresowej serwisjonariusza. Zasługujesz. Wiecie co? Nie chcę. Nie. Nie, ponieważ zniesławił już ten miejsce, nie chcę, żeby zniesławił tamto i przy okazji ja w topie 5000. A więc ja wam chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Mam nadzieję, że te komputery, które montuję tutaj, są jakieś z ładem i składem. Sam się trochę tego uczę. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Widzimy się już we wtorek na Uncharted. Trzymajcie się. Cześć!